Dzień dobry, prosto z Płońska. To właśnie tutaj rozpoczynamy tegoroczną trasę Polska od Kuchni 2022, czyli Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich. Odliczaliśmy miesiące, odliczaliśmy tygodnie, odliczaliśmy dni i oto się stało. Wyruszyliśmy. Zobaczcie, co się działo w Płońsku. Cześć, dzień dobry, witajcie w Płońsku. W Płońsku, czyli dzisiaj w stolicy Mazowsza. I robiliśmy pierwszy z 16, z cyklu 16 festiwali kół gospodyń wiejskich Polska od Kuchni. Było cudownie, artystycznie, pięknie, no i przede wszystkim kulinarnie. Robiliśmy bardzo dużo fajnego jedzenia. Mieliśmy przecieraki, czyli takie typowo płońskie jedzenie. Mieliśmy też parzybrodę, typowo mazowieckie, fajne, parzące nas w brodę danie z kapustą. Kapustą młodą i kapustą kiszoną. Dwadzieścia trzy koła, jedno, drugie, trzecie i miejsce oraz trzy wyróżnienia, ale dużo bardzo dobrego, ciekawego jedzenia. No i co? No i wysoko był tort, tort karpatkowy, ale też wysoko były pierogi. Pierogi? No z czym? Znowu bez mięsa, bo z pokrzywą, a na pierwszym miejscu znowu bez mięsa. Nie uwierzycie, w jabłku ugotowany bigos, z jabłka i z wielu różnych warzyw. A teraz co? Pakujemy się i jedziemy na Podlasie. Czas na Łomżę.